Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 11. sesję, tą sesję nadzwyczajną Rady Wielkiej Koszowie, która została zwołana na wniosek wójta pana Zbigniewa Kołnika. Przechodzimy do drugiego punktu proponowanego porządku obrad, czyli podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika w imieniu. Uchwała Rady Wielkiej Koszowie w sprawie odwołania skarbnika Wielkiej Koszów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 3 ustawy z 12 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Piekorzowie uchwala, co następuje. Paragraf 1. Na wniosek wójta gminy Piekorzów odwołuje się panią Jadwigę Przymańską ze stanowiska skarbnika gminy Piekorzów. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 16 kwietnia w Centrum Kultury w Piekorzowie odbyła się sesja nadzwyczajna. Pierwszy projekt uchwały dotyczył odwołania skarbnika gminy. Z racji utracenia zaufania do pani skarbnik stawiam tę uchwałę po raz kolejny. Stawiam dlatego na sesji nadzwyczajnej, że w ostatnim czasie od 31 marca tego roku macie Państwo przykłady, ile się okazało nieprawidłowości w ewidencji księgowej w Urzędzie Gminy. Macie również powiedziane, to powtórzę jeszcze, że to wszystko opóźnia złożenie dokumentów ministra w Ministerstwie Finansów. Póki nie stwierdzimy, że są prawdziwie argumenty i sytuacja wymaga tego, aby skarbnik gminy został odwołany, to nastąpi. I to ciężko, żebym się odpowiadał za siebie, tylko tu powtarzam, jest decyzja Rady. Decyzji nie znam dzisiaj. Wypowiadam się, tak mówię, za siebie i za członków klubu i uważamy, że tutaj trzeba pani skarbnik dać tą szansę na raz obronę, ale dwa, również zależy nam na tym, aby uzyskać pożyczkę. I tak jak jeszcze raz mówię, zrobimy wszystko, aby tą pożyczkę otrzymać. Jesteśmy gotowi do współpracy z panem wójtem. Natomiast bardzo osobiście zależałoby na tym, aby tą sprawę jak najszybciej zakończyć. Po burzliwej dyskusji uchwała nie została przyjęta. Zatem Wysoka Rada poddaje projekt uchwały odnośnie odwołania skarbnika i koszt pod głosowaniem. I zgodnie z wnioskiem głosowanie odbywa się i bardzo proszę pan Borowski Andrzej. Jestem przeciw odwołaniu. Dziękuję. Pan Łuczywolski Zdzisław. Za. Pan Kukulc Jan. Wstrzymuję się. Pani Drogosz Barbara. Przeciw. Pan Michał Gabel. Jestem przeciw na odwołaniu. Pan Gorszewski Zdzisław. Za. Pan Janusz Dariusz. Pani Przewodnicząca Dorota. Za. Pana Nowackiego nie ma. Rusiecka Pelania. Za odwołaniem. Sarkan Paweł. Jestem przeciw. Snop Marek. Wstrzymuję się. Sonia Marek. Przeciw odwołaniu. Świerz Stanisław. Przeciw odwołaniu. Ja Zwierz. Przeciw. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały nie został przyjęty. 8 głosami przeciw, 4 głosami za i 2 głosami wstrzymującymi się. Kolejny projekt uchwały odnosił się do zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy. Zmiana obejmowała kwestię 2-milionowej pożyczki na spłatę kredytów. To jest pożyczka krótkoterminowa. Zakłada się, że otrzymamy pożyczkę ministerialną, ale jeżeli nie otrzymamy, w najgorszym wypadku, lub jeżeli ją otrzymamy, a ta będzie zbędna, jest wiele niewiadomych, na które nie znam odpowiedzi i to osobiście w tym temacie uważam, że dalsze zadłużanie jest błędne. I powtarzam, że pieniądze, które dziś
weźmiemy w formie pożyczki, zapłacimy. Niestety to, o co się ubiegamy w ministerstwie, o te 13-14 milionów, zostanie odliczone. Trzeci projekt uchwały dotyczył zmiany uchwały z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. Został on przyjęty 13 głosami. Jeden był przeciwny. Ostatni projekt uchwały obejmował zmianę uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Projekt uchwały nie został przyjęty. Głosowanie. I bardzo proszę, pan Andrzej Borowski. Przeciw. Pan Wojciechowski Zdzisław. Pan Kukrucjan. Pani Grzegorz Barbera. Przeciw. Pan Dawid Michał. Przeciw. Pan Wojciechowski Zdzisław. Za. Pan Janiec Dariusz. Przeciw. Pan Kurczyńska Dorota. Za. Pana Nowackiego nie ma. Kruszyńska Belania. Za. Zatem znowu. Przeciw. Znak Marek. Za. Sorbian Marek. Przeciw. Świerczy Stanisław. Przeciw. I Wila Zwierzę. Za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uchwała nie została przyjęta w wynikiem głosu. 7 głosów za, 7 głosów przeciw. Na tym zakończyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy.